Wojna o niepodległość, utworzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz rewolucja francuska i utworzenie Republiki Francuskiej, dwóch pierwszych państw, które zakładały równość wszystkich obywateli i zniesienie podziału na stany społeczne, kończy nam nowożytność w Europie. W Polsce nowożytność kończy trzeci rozbiór Polski. Kolejny wiek, kolejna epoka trwa generalnie 100 lat, trochę ponad 100 lat i tak jak już mówiłem na wstępie, nazywamy ją albo po prostu XIX wiekiem, albo epoką przemysłu. Natomiast to, co ją rozpoczyna, aczkolwiek niektórzy historycy uważają, że jeszcze kończy nowożytność, wojny napoleońskie to jest okres, który jest kolejnym takim ważną serią wydarzeń i ważnym momentem w historii Europy, tego naszego okręgu kulturowego, który bardzo mocno wpłynie na to, jak dzisiaj Europa i Ameryka wyglądają. Wojny napoleońskie to jest okres, kiedy do władzy we Francji dochodzi Napoleon Bonaparte i buduje swoje potężne imperium. Jego kariera zaczyna się w latach 90. XVIII wieku, w okresie, kiedy Francja prowadzi intensywne wojny rewolucyjne, wojny z ościennymi państwami, między innymi z Anglią. I Bonaparte daje się poznać jako bardzo sprawny dowódca, szczególnie dowódca artylerii, w bitwie pod Toulon między innymi, i bardzo szybko awansuje. Co jest też istotne, to historia Napoleona to jest też historia Polaków walczących o niepodległość i jego wpływ na Polskę już miał w czasach, kiedy jeszcze państwo istniało, bo przypomnę, drugi rozbiór Polski, czy w roku 1793, to jest rozbiór, w którym biorą udział Prusy i Rosja, dlatego że Austria właśnie walczy z Francją, między innymi z wojskami Napoleona, o północne Włochy. I to miejsce Włochy, i ta wojna francusko-austriacka, która miała swoje etapy, ma też bardzo ważne przełożenie na Polaków i śladem tego czasu jest hymn Polski. Tuż po utracie niepodległości, dwa lata później dokładnie, w roku 1797, generał Jan Henryk Dąbrowski przekonuje Napoleona Bonaparte, aby ten utworzył oddziały polskie. Rekrutami tych oddziałów polskich mieli być ci Polacy, którzy dostali się do niewoli francuskiej jako żołnierze austriaccy. Przypomnę, że część terenów polskich była w granicach austriackich od roku 1772, a więc jeżeli mamy 97, to mamy jakieś 25 lat. W tym okresie było już nawet kolejne pokolenie Polaków, które nawet urodziło się w granicach austriackich, którzy byli wcielani do armii austriackiej. Zwyczajowo w wojnach było tak, że przegrany oddział, przegrana armia dostarczała jeńców, znaczy część tych żołnierzy była brana w niewolę przez zwycięzców. No i Henryk Dąbrowski, jeden zresztą tych, którzy walczyli między innymi u boku Kościuszki w powstaniu kościuszkowskim, który potem wyemigrował, uciekł z Polski, żeby nie być pojmanym przez władze rosyjskie, namówi Bonapartego, aby ten z jeńców Polaków, których wziął Bonaparte, Francuzi wzięli w ramach wojny, walki z Austriakami, z nich utworzył oddziały polskie. Ponieważ francuska doktryna, i to jest do dzisiaj obowiązujące, nie pozwala, aby armie cudzoziemskie powstawały na terenach francuskich, więc ta armia powstaje we Włoszech. I stąd mamy legiony polskie we Włoszech. Dla tych legionów Józef Wybicki napisał pieśń wojenną, taką wojskową, no i ona stała się z czasem hymnem narodowym. I stąd mamy Mazurek Dąbrowskiego, mazurek od rodzaju melodii, jest to na melodię ludową, tutaj autor jest nieznany, no i Dąbrowskiego, czyli właśnie tego dowódcy Legionów Polskich. I stąd też Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. I też dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No i to jest właściwie, mówiąc krótko, jedyny pozytyw tego całego wydarzenia, dlatego że Bonaparte nie po raz ostatni zresztą Polaków wykorzystał, można nawet powiedzieć oszukał. Dlatego że kiedy podpisał rozejm z Austriakami, to w tym rozejmie zawarty był taki kruczek, że Francja nie będzie wtrącała się w sprawy wewnętrzne Austrii, a sprawą wewnętrzną Austrii była więc między innymi sprawa polska. Te pierwsze legiony, te pierwsze oddziały polskie walczące u boku Bonapartego finalnie zostały wysłane na dzisiejsze Haiti, gdzie mieli walczyć z buntownikami, z miejscowymi walczącymi o swoją niepodległość. Skończyło się to tym, że część legionistów przeszła na stronę miejscowych.
Co jednak ważne, Polacy do końca wojen napoleońskich wierzyli i ufali w to, że Napoleon wyzwoli, pomoże odzyskać Polsce niepodległość. Jak ktoś pamięta lekturę Lalkę, to tam jest postać Rzeckiego, czyli takiego będę służący Wokulskiego, który właśnie jest takim tak zwanym bonapartystą. A więc tym, który cały czas, w którym cały czas żył kult Napoleona Bonaparte jako tego, który miał wyzwolić Polaków. Ale wracając do Napoleona, w roku 1798-99 Napoleon organizuje wyprawę do Egiptu. Tam specjalnie sukcesów militarnych się odnosi, zresztą nawet mu się zarzuca, że potem wyjechał z Francji, z Egiptu, zostawiając swoich żołnierzy na pastwę Anglików. Natomiast razem z armią Napoleona przybyło tam mnóstwo naukowców i to dzięki nim zawdzięczamy bardzo intensywne i rozwinięte badania na temat Egiptu, starożytnego Egiptu. I to też w ramach tych wypraw Francuzi wywieźli bardzo dużo zabytków egipskich. Jeżeli ktoś z Was zna Place de la Concorde, czyli jeden z centralnych placów w Paryżu, i tam są takie obeliski, to są obeliski egipskie przywiezione właśnie z Francji, z Egiptu w ramach tej wyprawy Napoleona. No ale to jest trochę na marginesie. Natomiast bardzo ważnym momentem w tej całej historii jest rok 1799, kiedy Napoleon dokonuje zamachu stanu we Francji i przejmuje pełnię władzy. 5 lat później proklamuje się na cesarza Francuzów. To jest bardzo ważna terminologia. Napoleon nazywał siebie cesarzem Francuzów, a więc niezależnych obywateli, którzy sami mieli się zgodzić na to, aby Napoleon został cesarzem, przyjął taką godność. I to też był takie, troszeczkę ta historia zatoczyła koło, no bo rewolucja francuska zaczęła się od obalenia monarchii, a de facto ten okres rewolucyjny Francji właśnie kończy się z momentem, kiedy ta monarchia wraca, ale jest to już monarchia zdecydowanie bardziej obywatelska, gdzie właśnie sam Napoleon nazywa siebie cesarzem Francuzów. Zresztą tą świeckość swojej władzy podkreślił tym, że kiedy był koronowany jednak tą koroną cesarską przez papieża, to on tą koronę wziął i sam sobie nałożył na głowę. To, co jest istotne w tym cesarstwie, w tym rządzeniu, to to, że Napoleon wprowadził coś, co się nazywało kodeksem Napoleona i było takim zbiorem praw i zasad, bardzo mocno opartym na deklaracji praw człowieka obywatela. I w każdym kolejnym państwie, które będzie Napoleon podbijał, to wszędzie tam będzie wprowadzony kodeks Napoleona. Również konstytucja Księstwa Warszawskiego, o którym za chwilę powiem, będzie również na bazie kodeksu Napoleona. Czemu to jest takie istotne? Imperium Napoleona trwało dosyć krótko. Tak naprawdę skończy się w roku 1815, więc tym cesarzem to był 11 lat. Natomiast ta idea w tych państwach, w tych narodach, które ten kodeks Napoleona przez kilkanaście lat miały, zostanie. I największym, najważniejszym według mnie, ale na szczęście nie tylko według mnie, efektem kampanii napoleońskiej to było rozprzestrzenienie po Europie tej idei równości obywatelskiej, tej idei zniesienia podziału na stany, wprowadzenia takiej organizacji społecznej, w której wszyscy są sobie równi. I to jest trochę takie przy ewangeliczne ziarno gorczycy, które zostało zasiane wtedy przez Napoleona, co potem obumarło, ale w połowie XIX przyniosło plon obfity, o czym oczywiście też powiem. To, co jeszcze jest ważne z tym momentem koronacji Napoleona na cesarza, to jest to, że w tym samym roku przestaje istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie. Tu przypomnę, że w 962 roku Otton I koronował się na cesarza rzymskiego narodu niemieckiego, i utworzył Święte Cesarstwo Rzymskie. Na początku cesarz był bardzo ważną postacią w Europie, potem ta jego ważność malała. No i ostatecznie ta historia zamyka się w roku 1804, kiedy to cesarz Austrii rezygnuje z tego tytułu i zostaje tylko cesarzem Austrii. I w ten sposób mamy cesarza Francuzów, cesarza Austrii i carów Rosji, wtedy to był Aleksander I, którzy też byli w randze cesarza. Czyli pojęcie cesarz dużo bardziej się powieliło, niż to było wcześniej. Kolejnym ważnym
momentem w karierze Napoleona był rok 1807. Wtedy zawarł pokój w Tylży, pokój z Austrią i z Prusami. I ten pokój w Tylży jest bardzo istotny dla Polaków, dlatego że z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego powstaje Księstwo Warszawskie. Jest rok 1807 i Księstwo Warszawskie, w sumie dosyć niewielkie państewko, ma jednak konstytucję nadaną przez Napoleona, ma rząd polski i przez tych kilkanaście lat do 1815 polskość może tam funkcjonować. Dzisiaj jednym z nadal żywych efektów istnienia Księstwa Warszawskiego jest kult, jest fakt, że jesteśmy dumni jako Polacy, że wśród Polaków jest Fryderyk Chopin, że ten jeden z największych kompozytorów był pochodzenia polskiego. Co prawda tak naprawdę, on pochodzenia francuskiego. Tyle tylko, że matka była Polką. Ale fakt, że właśnie w Księstwie Warszawskim Chopin spędził pierwszych swoich 20 lat życia, ponieważ urodził się w roku 1810. I gdyby nie to, że to Księstwo Warszawskie zaistniało, to Chopin, jego ojciec nie przyjechałby do Warszawy, aby uczyć francuskiego i Chopin pewnie by się w ogóle nie narodził, albo ktoś o nazwisku Chopin miałby inną matkę, nie byłby Polakiem. A tak przez to, że jego ojciec przyjechał do Polski właśnie do Księstwa Warszawskiego, żeby uczyć francuskiego, poznał tutaj matkę Chopina, spłodził Fryderyka i dzięki temu mamy w szeregach wśród Polaków wielkiego kompozytora, wielkiego pianisty.